Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Powiat Płocki Dobrze Ułożony. Jak wiemy, Powiat Płocki jest regionem typowo rolniczym i porozmawiamy dziś o zatrudnieniu cudzoziemców z panią wicestarostą płockim, panią Iwoną Sierocką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich państwa przed telewizorami. Pani starosto, jak wygląda zatrudnienie cudzoziemców u nas w powiecie płockim? Powiat Płocki jest powiatem rolniczym, może nie tylko, bo ma pierwsze piękne tereny rekreacyjne i także turystyka się bardzo rozwija, ale przede wszystkim rolnictwo. Tutaj niestety, ale rolnicy, przedsiębiorcy rolni mają poważny kłopot ze znalezieniem pracowników u nas w kraju, szczególnie do zbiorów truskawek, malin, jabłek, później również warzyw, broku i kalafiorów i jeszcze oczywiście innych. Co roku jest ten sam problem. Gdyby nie cudzoziemcy, obywatele krajów, którzy mogą przyjeżdżać na prace sezonowe na 9 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, no byłby bardzo duży kłopot, żeby te plony zostały zebrane z pól tutaj w powiecie płockim. Rolnicy bardzo chętnie korzystają z tych pracowników. Niejednokrotnie przyjeżdżają to te same osoby co roku, sprawdzone osoby. Jednak co roku też pojawia się kłopot, gdyż obywatele tych krajów chcą już wyjechać gdzie indziej, a nie do Polski. Otwierają się inne rynki pracy i bardziej korzystne dla tych osób i teraz chcą spróbować gdzie indziej. Dlatego te przyjazdy tych osób stają się też bardzo problemowe. Właśnie, a jak wygląda przyjazd, żeby zatrudnić tego cudzoziemca tutaj w Polsce? Czy ta procedura jest skomplikowana? Tak, ponieważ w 2018 roku zmieniły się przepisy i trzeba teraz wypełnić plik dokumentacji, żeby pozyskać obcokrajowca, obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. I tutaj jest problem dla rolników, ponieważ jest to i czasochłonne, ale także jest już za odpłatnością. Do 2017 roku był to problem troszeczkę rozwiązany bardziej, dlatego że przychodziło się do Urzędu Pracy danego na danym terenie, rejestrowało dane osoby, obcokrajowców, którzy mieli przyjechać i nie wydawało się decyzji. Teraz niestety wydawane są decyzje administracyjne i jest to i czasochłonne, ale też, tak jak powiedziałam, kosztowne dla danego rolnika, ponieważ zaświadczenie i kosztuje 30 zł od jednej osoby, czyli jest to już przy iluś osobach, robi to jakąś kwotę dużą dla danego kwotę, rolnika. Tak. Trzeba zauważyć jeszcze to, że nie zawsze jest tak, że wszyscy, którzy otrzymają wizę, obcokrajowcy, przyjadą do tego rolnika. I rolnik musi niestety zgłosić później, że dana osoba nie dojechała do pracy. Czy wtedy właśnie ponosi jakieś konsekwencje z tego tytułu? Nie, nie, jest wykreślana. Rolnik, przedsiębiorca, który zgłasza, rolnik często nie ponosi żadnych konsekwencji, ponieważ no, nie jest to jego wina. Dlatego Starostwo Powiatowe w Płocku, Powiat Płocki, pod którym jest podległy Powiatowy Urząd Pracy w Płocku i rejestruje właśnie te zaświadczenia i oświadczenia o zamiarze pracy dla cudzoziemców, wyszliśmy naprzeciw, ponieważ najwięcej rejestrowało się rolników z terenu Wyszogród, Mała Wieś, ponieważ tam jest dużo upraw truskawek, malin i innych owoców, ale także warzyw. I żeby ułatwić, nie musieli ci państwo przyjeżdżać tutaj do Płocka i stać w kolejkach, to w 2018 roku Powiat Płocki otworzył jakby taki punkt zamiejscowy, filię, gdzie są pracownicy Urzędu Pracy i wszystkie formalności załatwiają na miejscu w Wyszogrodzie. Na pewno jest to dla nich duże ułatwienie. Tak, lokal jest wydzierżawiany od Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród, więc jest to w pobliżu Urzędu Gminy, gdzie każdy może dotrzeć i tam są udzielane wszelkie informacje i na miejscu wszystkie dokumenty zostają składane.
Teraz widzimy, że zaczyna rozwijać się również szkółkarstwo, ale też podobny problem. Z drugiej strony Wisły, po drugiej stronie Wisły, w gminach Gombin, w gminie Słubice i też myślimy, żeby otworzyć tam drugi, kolejny punkt. Która to będzie gmina, jeszcze nie wiemy. Na pewno będziemy rozmawiali zarówno z samorządem gminy Gombin, jak i z samorządem gminy Słubice o wynajęciu lokalu, udostępnieniu, aby nasi pracownicy mogli tam być i udzielać porad, ale także od razu rejestrować te zaświadczenia i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Czy zdarzają się przypadki, że cudzoziemcy są u nas w Polsce nielegalni i przedsiębiorcy też ich w żaden sposób nie zatrudniają? Na pewno często słyszy się nawet z doniesień właśnie medialnych różnych, że jakiś pracodawca w Polsce zatrudniał nielegalnie osoby pochodzące z innego kraju, czyli cudzoziemców. My jak takiej z tym walczyć? Wiedzy jako Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy czy Powiat Płocki nie mamy takiej dokładnej, dlatego że tym zajmuje się oczywiście Inspekcja Pracy, ale także zajmuje się Straż Graniczna, ponieważ to Straż Graniczna kontroluje legalność zatrudnienia. My jesteśmy zobowiązani też Straży Granicznej jako Powiatowy Urząd Pracy w Płocku udostępniać właśnie cały ten rejestr decyzji administracyjnych, które wydaliśmy na pracę dla cudzoziemców, aby właśnie oni mogli skontrolować, zobaczyć, czy jest taka liczba osób i te osoby, które zostały zgłoszone, są zatrudnione, a nie inne osoby, które nie zostały zatrudnione. Także my jesteśmy w stałym kontakcie ze Strażą Graniczną i oczywiście jesteśmy w takiej współpracy. Obcokrajowcy są zatrudnieni na jakich warunkach? Umowa o pracę? Jakie to są też dochody dla nich? To musi być oczywiście umowa. Nie może być to, tak jak pani redaktor zauważyła, na czarno. I to jest bardzo ważne. Muszą być tutaj zameldowani na okres oczywiście pobytu, tak? Dochody są w zależności, gdzie pracują, przy jakich zbiorach i jakie są ustalone stawki. Ale myślę, że ci obywatele, bo najwięcej obywateli przyjeżdża jednak z Ukrainy. Z tych, co wcześniej wymieniłam, krajów, to sporadyczne przypadki. Przeważa tutaj Ukraina. Są zadowoleni, tak jak już powiedziałam na początku, część przyjeżdża któryś rok z kolei. Te 9 miesięcy w ciągu 12 miesięcy to jest długi okres czasu pracy, gdzie nie trzeba występować o tak zwane już duże pozwolenie do wojewody, czyli danego województwa, czyli u nas do wojewody mazowieckiego. I myślę, że tą pracę sezonową wtedy, te 9 do 9 miesięcy rozwiązuje problem. My staramy się te decyzje wydawać bardzo szybko, prawie od ręki. Także, szanowni państwo, jeżeli macie takie problemy, że chcecie zatrudnić obywatela innego państwa na pracę sezonową, nie na stałe, tylko na pracę sezonową, to zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, do pokoju numer 15. Tam są osoby, które państwu przybliżą tą tematykę, powiedzą, jakie dokumenty trzeba wypełnić, gdzie złożyć podpisy, gdzie przekazać środki finansowe. I oczywiście w chwili w Wyszogrodzie, gdzie również są pracownicy naszego powiatu i tam cały czas od godziny 7.30 do 15.30 codziennie, a w momentach, kiedy jest bardzo dużo wtedy zgłoszeń od rolników, szczególnie właśnie teraz to już się zaczyna, bo maj, czerwiec to są te zbiory truskawek, takie największe zbiory, to wtedy nawet przedłużamy do ostatniego klienta, do ostatniego interesanta, przyjmujemy, aby każdy został obsłużony. Mamy czas na wydanie decyzji do 7 dni. Jeżeli robimy postępowanie wyjaśniające, to jest do 30 dni, natomiast my staramy się już na drugi dzień, trzeci, żeby była ta decyzja. Tych oświadczeń jest bardzo dużo, ponieważ to jest w tysiącach.
około 8-10 tysięcy tych oświadczeń, więc też wiadomo, że ten 1-2 dni trzeba poczekać, ale liczy się, bo tu zostały przepisy zmienione, że obywatel cudzoziemiec, jak przyjeżdża, rolnik zgłasza, to nie liczy się od wydania decyzji, tylko liczy się od zgłoszenia. Czyli w tych ciągu 7 dni, kiedy my mamy czas na wydanie decyzji, to już może podjąć pracę. A czyli jest to tak naprawdę i ułatwienie dla... Jest to ułatwienie, dlatego że ci obcokrajowcy od razu mają tą pracę, tak? Nie muszą szukać czegoś, żeby przeżyć tutaj z jakichś pieniążków w Polsce. I dla rolnika, ponieważ rolnik to potrzebuje od razu, tak? Praca zaczyna się już o świcie, zbieranie do późnych godzin, bo później jeszcze trzeba to jednak posortować, odszypułkować, zawieźć na skupy lub gdzie indziej, jeżeli jest inne przeznaczenie danego owocu czy warzywa. Z pewnością są to prace całodniowe, niewątpliwie. Tak. Pani starosto, serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy naszym widzom procedurę właśnie zatrudnienia cudzoziemców. Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu i serdecznie zapraszam. Jesteśmy też w stałym kontakcie z innymi służbami, także również wojewody mazowieckiego. I jeżeli państwo byście chcieli nie tylko na pracę sezonową, to także jesteśmy w stanie państwu pomóc na już ten okres dłuższy, na pobyt cudzoziemców, jak wypełnić dokumenty. A my do tego zaproszenia się dołączamy. Serdecznie dziękuję.